pożar, a właściwie setki mniejszych pożarów, które trawią od września 2019 roku Australię, doprowadziły do naprawdę tragicznej sytuacji. Jak wynika z wyliczeń naukowców z Uniwersytetu w Sydney, ogień miał zabić prawie pół miliarda zwierząt. Zdaniem ekspertów z kraju mogło już zniknąć całkowicie kilka gatunków. Pożar, to słowo pada prawdopodobnie najczęściej w kontekście doniesień z Australii już od kilku miesięcy. Jak przekazali miejscowi działacze na rzecz ochrony środowiska, ogień miał strawić już ok. 5 milionów hektarów lasów i buszu. Na razie nic nie zwiastuje jednak niestety końca tej dramatycznej sytuacji oraz uporania się z żywiołem. Pożar trawi gigantyczne obszary w Australii. Badacze z Uniwersytetu w Sydney wyliczyli nieoficjalnie, że w pożarach życie straciło już nawet 480 milionów zwierząt. To oczywiście dane szacunkowe, gdyż dokładne obliczenia są w tym momencie praktycznie niemożliwe do przeprowadzenia. Nawet gdyby udało się ugasić ogień, wiele ciał zwierząt zostało już całkowicie spalonych, a przez będą niemożliwe do odnalezienia. W około 4 miesiące w dwóch regionach kraju pożary zabiły w przybliżeniu 8 tysięcy koali. Sieć obiegły tragiczne zdjęcia rannych zwierząt, które z ognia próbowali wyciągać nawet turyści, często narażając przy tym własne życie. Żywioł zabił także m.in. kangury oraz dosięgnął kakadu, które spłonęły, próbując przetrwać wśród gałęzi drzew. Komentujący z całego świata przyznają, że aż trudno patrzeć na te porażające, brutalne fotografie poranionych, bezbronnych zwierząt. Dramatyczna sytuacja środowiska naturalnego na kontynencie dzisiaj grzeje. 1. Sylwester TVN, skandaliczna wypowiedź Marcina Prokopa. Znany dziennikarz może mieć kłopoty. 2. Piękna wokalistka zaliczyła ogromną wpadkę na Sylwestrze TVN. Podczas występu pokazała o wiele za dużo, jak twierdzi część ekspertów. Ogień mógł doprowadzić do zniknięcia z Australii co najmniej kilku gatunków zarówno fauny, jak i flory. Żywioł spowodował więc gigantyczne straty dla środowiska naturalnego i poważnie zagroził miejscowym ekosystemom. Nie wiadomo, kiedy tę sytuację uda się skutecznie opanować. Najlepsze newsy dnia, źródło, Rzeczpospolita. Nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. PL na Google News.